Co się dzieje ze złotem? Dlaczego złoto tak mocno drożeje? Szaleństwo, jeżeli chodzi o cenę złota w stosunku do dolara amerykańskiego. Jak widzimy na wykresie, dolar amerykański bardzo mocno traci w stosunku do złota. Spełnia się zasada, gdy dolar amerykański tanieje do polskiego złotego, to także tanieje do złota, czyli gdy złotówka drożeje do dolara amerykańskiego, to złoto drożeje do dolara, czyli trzeba dać więcej dolarów za złoto. Proszę zobaczyć, dolar spadł przed chwilą do spada, utrzymuje się poniżej 4 zł, te 3,99 i widzimy, że złoto drożeje, tak, bum, bum, bum. Tak, czyli akurat mamy taką sytuację, w której złoto drożeje bardzo szybko. Odpowiedź tym razem jest bardzo szybka, bo jak pamiętamy, oznajmiłem chyba jako jedyna osoba w Polsce w ten sposób naszemu narodowi, że istnieje taka formuła, taka zasada, taka szala, gdy dolar amerykański tanieje do polskiej złotówki, czyli gdy złotówka drożeje do dolara, czyli gdy trzeba dać coraz mniej złotówek za dolara, czy też dostaniemy coraz mniej złotówek za dolara, prawda? To wtedy złoto także drożeje do dolara. Co to oznacza? Że gdy, szanowni państwo, na przykład dolar tanieje z 4,30 na 3,99 złotego za dolara, to prędzej czy później, lub szybciej, lub równolegle wypełnia się formuła, w której drożeje złoto do dolara, prawda? Czyli gdy złotówka drożeje do dolara, to także złoto drożeje do dolara. Taka formuła się sprawdza właściwie. Już ponad rok przedstawiam państwu tą formułę, w której gdy złotówka się umacnia, także się umacnia złoto do dolara. Tak więc możemy być od właściwie ponad roku tutaj na tych filmach widzimy, że sprawdza się ta sytuacja, że wiemy, iż że jeżeli złotówka się umocniła do dolara amerykańskiego, to umocniło się prawdopodobnie wcześniej złoto, prawda? Lub też zaraz się umocni, to się zmienia. Aż takich badań i analiz nie prowadzę, bo musiałbym się tym tylko i wyłącznie zajmować chyba po 10 godzin dziennie. To musiałaby być moja jedyna praca, czyli prowadzenie statystyk w czasie rzeczywistym zmieniającej się ceny złota do dolara równolegle z porównaniem do zmiany kursu walutowego USD/PLN, prawda? Tak więc wiemy jedno, że pobieżnie chyba nikt nie zrobił takiej analizy w całej Polsce. Nie wiem, czy ktoś robi takie w Europie w ogóle, nie wiem, czy ktoś w ogóle robi takie na świecie w ten sposób dostępne. W ten sposób dostępne, jak ja ją tworzę i państwu tu daję na YouTube. Szanowni państwo, zanim przejdziemy dalej, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, aby mógł rosnąć. Zapraszam także do klikania łapeczki w górę, aby film mógł się nieść przez YouTube. Algorytm wtedy go będzie mocniej wybijał, bardzo proszę. I zapraszam także oczywiście do rozpowszechniania tego filmu. Kliknąć link, skopiować link, wkleić ten link na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na wszystkim, co tam macie, na wszystkich swoich social mediach, wysłać w WhatsAppie, prawda, można wysłać do wszystkich na WhatsAppie jednym ruchem, żeby ludzie wiedzieli, żeby ludzie rozumieli, co się świeci, szanowni państwo. A więc przechodzimy dalej, tylko zanim przejdą dalej, oczywiście napiję się ciepłej, pysznej kawki. W naszej zimnej Polsce ciepła, zimna kawka jest dobra. Tak więc, szanowni państwo, co się dzieje na rynku złota? Dzieje się to, że złoto powróciło do swoich najwyższych poziomów. Tutaj widzimy oczywiście na wykresie na dobryruch.co.uk. Pamiętajmy, że dobryruch.co.uk jest tylko na dobryruch.co.uk. Każdy, kto się podszywa pod dobryruch.co.uk, nie jest dobryruch.co.uk. Szanowni państwo, czyli widzimy, że złoto jest dzisiaj drastycznie drogie. Proszę zobaczyć, to są najwyższe ceny złota. 2000, szanowni państwo, tutaj mamy 2020 rok, potem następna kropeczka dosyć niedawno, jeszcze mniejszy okres, następna kropeczka i dzisiaj, tak? Czyli widzimy tutaj koronę, prawda? Mamy koronę złota, szanowni państwo, jest na szczycie, prawda? O,
jest na szczycie, szanowni państwo, złoto. Tak więc to pokazuje, że złoto zwyczajnie nie chce stracić na wartości, jakkolwiek, prawda, utrzymuje się, szanowni państwo, spada, idzie do góry, spada, idzie do góry. No to jest idealna inwestycja, można powiedzieć, że od 2 lat, tylko gdyby tradować na złocie, no to bardzo dużo byśmy zarobili, oczywiście kupując tanio, sprzedając drogo, kupując tanio, sprzedając drogo. Szanowni państwo, ja nikogo przede wszystkim nie namawiam do kupowania złota, robienia czegokolwiek, to nie są żadne rekomendacje, żadne doradzanie nikomu, każdy robi wszystko na swoje własne ryzyko, prawda? Nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek, zaciągania kredytów, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, każdy ma swój rozum i podejmuje decyzje na swoje własne ryzyko, nawet jeżeli podejmuje te decyzje na podstawie tych filmów edukacyjno-informacyjnych, szanowni państwo. Tak więc przechodzimy dalej. Widzimy, że złoto jest drogie. Jednak czy to oznacza, że powinniśmy kupować złoto? Szanowni państwo, jeżeli jesteście moimi stałymi klientami, to obok formuły złoto, którą nazwałem złoto, złotówka, dolar, czy jakoś tak, pamiętajmy, że jest taka formuła, w której kupuje od, wiecie, setek lat, może nawet tysięcy lat, prawda? No, jest to normalne, że jeżeli ktoś chce zarobić, to kupuje tanio i sprzedaje drogo. No, trzeba kupić tanio i sprzedać drogo, bo gdy, szanowni państwo, kupimy drogo, no, a potem sprzedamy tanio, to będzie lekki problem, prawda? Taka jest zasada, tak? Czyli mamy pierwszą zasadę, gdy akurat mamy od już ponad roku, tu na żywo wam pokazuję w czasie rzeczywistym, że jest ta formuła, że gdy złotówka się umacnia do dolara, także złoto traci do złota, wtedy, przepraszam, dolar traci do złota, czyli złoto się umacnia do dolara, złotówka się umacnia do dolara równocześnie, prawda? Są te poślizgi. To się zazwyczaj równocześnie totalnie nie odgrywa, ale czasem także się to odgrywa równocześnie, prawda? Ten wzrost wartości złotówki i złota wobec dolara. Albo po prostu jest to opóźnione, albo przyspieszone i czasem się zamieniają miejscami, z takich pobieżnych analiz to widzimy. No ale przechodzimy do drugiej formuły, jeżeli chodzi, szanowni państwo, o złoto i tą drugą formułą, którą ja przedstawiłem chyba jako, nie, jedyny, to tak nie widzę, żeby w polskim internecie coś takiego istniało, zresztą w anglosferze też nigdy nie widziałem. Szanowni państwo, odsetek od tysięcy lat powstaje, istnieje formuła, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, chyba że chcemy trzymać na bardzo długi czas, prawda, bo złoto to jest jedna z takich tylko jedynych rzeczy, która się opłaca po prostu trzymać drogo, jak srebro, złoto, prawda, takie rzeczy się opłaca trzymać długo i wtedy one rosną, prawda, bo one nie rozpadają się na kawałki, prawda, chociażby złoto, prawda, bo srebro to źle trzymane, to też niedobrze podobno. Tak więc pamiętajmy o tej zasadzie, ja będę mówił o niej do znudzenia, bo 99%, może teraz już mniej, bo ta edukacja jest coraz, 90% ludzi zaczyna kupować rzeczy wtedy, gdy drożeją. Znaczy się, może już nie 90, może mniej, ale większość ludzi, którzy w ogóle wchodzi w życie i ktoś im tego nie wyjaśni, na przykład tak wygląda z nieruchomościami, że zaczynają kupować nieruchomości wtedy, gdy, albo rozmawiałem o nieruchomościach wtedy, gdy nieruchomości drożeją, prawda? A kupuje się nieruchomość najlepiej, wiecie, inwestycyjną wtedy, gdy nieruchomość się stania, prawda? A nie wtedy, gdy drożeje. Chyba że ktoś naprawdę ma nie wiadomo ile pieniędzy i myśli sobie, że sobie podrożeje jeszcze bardziej, prawda? W takim jednym z punktów, bo nieruchomość można kupić na 1500 różnych rodzajów stylów, prawda? Styli. To tak nie jest, że jest jeden rodzaj zakupu nieruchomości dla jednego profilu inwestora, no bo przecież są różni ludzie. Jedni mają pieniądze, drudzy nie mają, jedni mają gotówkę, drudzy kredyt, trzeci tam w ogóle coś innego, sprzedadzą biznes, jedni są starzy, drudzy młodzi, inni średnio zamożni, drudzy bardzo zamożni, czwarci co tam ciułają, prawda? 150 różnych sposobów można w minutę wymyśleć i to nie jest tak, że każdemu podejdzie to samo, prawda? Właściwie nikomu nie podejdzie to samo. To jest wszystko, szanowni państwo, skomplikowane, tak jak jest skomplikowana. Znaczy skomplikowane, z jednej strony to jest proste, no ale trzeba to dopasować do siebie.
To jest tak skomplikowane, inwestowanie w nieruchomości jest tak skomplikowane jak prowadzenie restauracji. Każda restauracja jest inna, chyba że jest to, szanowni państwo, franczyza, to każda jest taka sama, ale może być inna ze względu na to, że może być w znacznie totalnie innym miejscu, prawda? I może mieć inny staw, prawda? Czyli pracowników, no, ale nie o tym. Szanowni państwo, przedstawmy tą formułę, że no, dzisiaj jest bardzo niebezpieczny czas. Ja to ciągle tłumaczę, szanowni państwo, bo media, głupie polskie media, które są czytane niestety przez ludzi, szanowni państwo, nie czytajcie polskich mediów, nie czytajcie sorosowskich mediów, nie czytajcie, szanowni państwo, mediów, w których gadają głupoty. Szanowni państwo, gdy złoto taniało, no to wielkie larum, że złoto tanieje, prawda? No to ja mówię, no to dobrze, że tanieje, no to jak złoto tanieje, szanowni państwo, no to dobrze, no to dużo ludzi sobie kupi wtedy tanie złoto, prawda? No jak złoto drożeje, no to jest dobrze dla tych, co chcą sprzedać złoto, ale to nie jest dobrze dla tych, co chcą kupić złoto, prawda? Więc dzisiaj jest dobra sytuacja, aby złoto ewentualnie sprzedać. Tylko rzecz jest w tym, szanowni państwo, że to złoto może kosztować w kilka miesięcy 2,5 tysiąca dolarów, 3 tysiące dolarów, w rok może kosztować 4 tysiące dolarów. Tylko do czego dążę? Dążę do tej drugiej formuły, prawda? Pierwszą formułą była oczywiście formuła, ja będę ją do znudzenia, szanowni państwo, do grobowej deski będę ją powtarzał. Szanowni państwo, będę ją powtarzał całe 100 lat, prawda? Do setki. I ta formuła, szanowni państwo, pierwsza formuła, gdy złotówka drożeje, to złoto drożeje do dolara. Drugą formułą jest: nie kupuje się drogo. Nie kupuje się drogo. I trzecią zasadą jest: nie kupuje się jednego aktywa za swoje wszystkie pieniądze. Czyli mamy trzy zasady, tak? Nie kupuje się jednego, czyli zasada drożejący złoto, polskie złoto do dolara, złotówka do dolara. Druga zasada: kupujemy tanio, ewentualnie sprzedajemy drogo, prawda? I trzecia zasada: nie kupuj, dywersyfikacji ryzyka, prawda? Ale no, dywersyfikacji ryzyka, co oznacza, że nie kupujemy wszystkiego za swoje wszystkie pieniądze, prawda? Jednego aktywa, bo jeżeli kupimy jedno aktywo, proszę zrozumieć, prawda? Że mamy sytuację, w której na przykład dzisiaj złoto jest drogie, jeżeli jest drogie, no to może spaść, prawda? Jest na totalnym szczycie. Złoto jest na totalnym szczycie. Jeżeli ktoś kupił wcześniej, no to może sobie zarobić, jeżeli sprzeda. Ale jeżeli ktoś kupi dzisiaj i to złoto przypadkiem się tak, szanowni państwo, tak zawali, prawda? No i co wtedy? Osoba, która nie rozumie dywersyfikacji ryzyka, czyli na przykład osoba, która na przykład jakoś dostała 1 000 000 złotych. No jest dużo ludzi, codziennie ludzie w Polsce dostają 1 000 000 złotych. Jest dziesiątki ludzi codziennie, setki, dziesiątki ludzi codziennie dostaje 1 000 000 złotych. Wiecie o tym, szanowni państwo, że codziennie w Polsce ludzie dostają 1 000 000 złotych, dużo ludzi dostaje 1 000 000 złotych z jakiegoś tam powodu. Prawda? A to przejmują firmę po rodzicach, a to chcą sprzedać jakieś nieruchomości, a to jakieś tam spadki, a to, nie wiem, to, tamto, sramto, prawda? Tego jest cała masa tego jest, prawda? Tutaj ktoś wygra, nie wiem, w Euromilion, tu w Lotto, tu tam, prawda? Tu co, cała masa. Oczywiście codziennie ludzie też tracą miliony, prawda? To jest druga sprawa, tak? No i na przykład można tak stracić cały milion w ten sposób. Jeżeli wyobraźmy sobie, że mamy 1 000 000 złotych. Mamy 1 000 000 złotych. I jest sytuacja, w której za cały 1 000 000 złotych kupujemy dzisiaj złota. No, jeżeli to złoto wzrośnie do 3000 dolarów, no to fajnie, zarobimy 50%, prawda? I będziemy szczęśliwi, czyli z miliona zrobimy 1,5. Ale jeżeli, szanowni państwo, kupimy za 1 000 000 złotych i złoto na przykład spadnie do 1100 dolarów, no to teoretycznie dalej będziemy mieli złoto, ale jeżeli sprzedamy to złoto, to dostaniemy 30-40% mniej, w zależności od tego, jak to złoto sprzedamy. Czyli zamiast 1 000 000 złotych będziemy mieli 600 tysięcy. 600 tysięcy, prawda? Tak może być też. Kiedy tak może być? Jeżeli banki centralne stwierdzą, że, szanowni państwo, będzie bardzo wysokie oprocentowanie przez bardzo długi czas, no to złoto wcale nie musi drożeć. Jeżeli nie będą w stanie, a widzimy, że raczej nie są w stanie, no to złoto musi drożeć, prawda? Dalej będą drukować. Dzisiaj widziałem, szanowni państwo, wystąpienie króla Anglii, Charlesa,
No jeju, co on tam gada w ogóle? Coś tam gada o globalnym ociepleniu. No, może wiecie, no jest jakieś globalne ocieplenie, ale w ogóle takie pierdoły gadał. Sorry, ale szanowni państwo, my od 3 tygodni w Polsce, czy od miesiąca, mamy zimę minus 10 stopni w nocy, szanowni państwo. Szanowni państwo, Polacy za gaz płacą krocie. Węgla nie ma, drewna nie ma, szanowni państwo. Polacy płacą krocie, zaraz może będą płacić jeszcze bardziej. Temperatury spadają do minus 10, 12, 13 stopni w nocy w Polsce, a ten wychodzi i tu opowiada jakieś tam rzeczy, prawda? Może niech zacznie od swojego kraju, a potem gada innym. Może tak zróbmy, prawda? Tak więc, szanowni państwo, tak to wygląda. Widzicie, i to wygląda, to oznacza, że jest problem na świecie, bo zaklina się rzeczywistość. Zaklina się rzeczywistość. Rzeczywistość się zaklina. Tak, jakieś te temperatury się zmieniają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To prawda. To jest prawda, ale szanowni państwo, no mamy czarno na białym, szanowni państwo, w Polsce jest po minus 10 stopni od miesiąca. Od 2 tygodni na pewno jest po minus 10 stopni, a od 3 tygodni temperatury się utrzymują poniżej zera w Polsce. Prawda? A dopiero jest 1 grudnia, prawda? Więc widzimy, że coś jest na rzeczy, że tacy ludzie, jak Brytyjczycy, mają problem, jeżeli król Anglii wychodzi i tam opowiada takie rzeczy. Szanowni państwo, jest w Polsce, zmienię zdanie, zobaczymy, jaki będzie styczeń, prawda? Zobaczymy, jaki będzie styczeń. No na razie jest tragedia, szanowni państwo, w Polsce przecież, tak? Przecież Polska to nie Teneryfa, prawda? Gdzie mamy dzisiaj 22 stopnie ciepła. W Polsce, szanowni państwo, temperatura w Polsce spada do minus 12 stopni, szanowni państwo. W Polsce musi być zimno. Bo nawet jeżeli jest globalne ocieplenie, szanowni państwo, to trzeba zrozumieć, że na świecie jest coraz mniej ludzi. Populacja ludzkości się zmniejsza właściwie. To już jest kłamstwo, że populacja ludzkości się zwiększa. Nie, populacja ludzkości jest na spadkowej. Na spadkowej jest, na całym świecie ludzie chcą mieć coraz mniej dzieci. Są rejony, gdzie populacja się zwiększa, ale to przez to, że wyjeżdżają z innych miejscowości, ale populacja tylko zwiększa się właściwie w Afryce, można powiedzieć, prawda? I w kilku krajach, może na Middle East, no ale to się zmieni, to się wszystko już załamuje. Populacja ludzkości się zmniejsza na świecie, szanowni państwo, zmniejsza się na świecie. I teraz powstaje wielkie pytanie, w Polsce jak populacja się zmniejsza, w Europie populacja się zmniejsza, a przyjeżdżają z innych krajów, gdzie ta niby jeszcze populacja jest duża, no ale przez to się zmniejszy, to tak nie działa, prawda? Ale jedno jest pewne, szanowni państwo, że my mamy w Polsce od miesiąca minus 10 stopni, można powiedzieć, prawda? No przecież to są jakieś obłędy, które się wciska w Polaków w danym momencie, że my ma nie mamy używać drewna, węgla. I tylko i wyłącznie mamy kupować gaz. Wiecie, król Anglii wyszedł i mówi tutaj, wiecie, będziemy oszczędzać, a jego premier wcześniej stwierdził, że będzie wypompowywał gaz z Morza Północnego. Szanowni państwo, no to ja to tak mówię, że Anglicy to tacy ludzie, że mówią tobie jedno, a z drugiej strony wyciągają, szanowni państwo, z kieszeni tobie wszystko, co masz. Tak robią od setek lat, czyli przyszedł król, tu opowiada, jak jest źle, jak jest niedobrze, jak trzeba dbać, prawda, i tak dalej, a z drugiej strony jego premier wyciąga nam z kieszeni, czyli wprowadza, szanowni państwo, wydobycie gazu w szelfie północnym, czy tam coś takiego, wiecie, z jednej strony mówi, wy tam nie używajcie tego węgla, tego drewna, nie używajcie tego, co macie, nie używajcie tego drewna, nie używajcie tego, zamarznijcie w tych minus 10 stopniach, a my sobie wyciągniemy gaz. Prawda? No to taki obłęd, szanowni państwo, przecież, tak? Mówi premier. Premier powiedział, prawda, że przecież będą wyciągać gaz. No ale nic w tym dziwnego. Dziwne rzeczy się w Anglii dzieją. Szanowni państwo, dziwne rzeczy się w Anglii dzieją, bo na przykład w Anglii następne miasto zbankrutowało. Wczoraj zbankrutował Nottingham, prawda? Tylko, że te bankructwa, one są takie, szanowni państwo, na wodzie pisane, to tam zbankrutowało. Brakuje im 23 miliony funtów, no w Nottingham, no też mi, tak, prawda, czy tam, wiecie, no to 23 miliony funtów, no to co, 23 miliony funtów to jest wartość, wiecie, 50 mieszkań, 50 porządnych domów w Nottingham, prawda, no to Cassil mógłby sobie sprzedać, wiecie, 30 czy 40 Cassilowskich
czy 50 kasylowskich nieruchomości i pokryć ten dług 23 milionów, prawda? Przecież to jest... To jest taki bełkot. Ja tam, wiecie, jakby wywalili liczbę, nie wiem, pokręcę, zobaczę, o co chodzi w tym Nottingham, jakby wywalili liczbę, wiecie, 23 miliardy funtów, prawda, albo miliard funtów, prawda, wiecie, Nottingham, tak, 23 miliony, tak, 23 miliony to jest 100 milionów złotych, wiecie, no to tak jakby wyszła, wiesz, wyszedłby właściwie, nie wiem, kto tam by wyszedł, prezydent, nie wiem, Wrocławia czy Gdańska i by powiedzieli, słuchajcie, mamy 23, po 23 miliony złotych długu miasto ma i bankrutujemy. No coś takiego. Zobaczę ile, czy to tylko 23 miliony, czy setki milionów, no ale widzicie. Tu mówią, że bankrutują, ale na 23 miliony. Nottingham, wielkie miasto tam, nie wiem, 600 tysięcy ludzi, czy 700, nie, wiecie. 23 miliony, no to, wiecie, no, to jest, chyba, że problem jest większy, prawda, chyba, że problem jest większy, prawda. No ale widzimy, z jednej strony król Anglii wychodzi, jak tu trzeba oszczędzać, wiecie, energię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Polska zamarza, szanowni państwo, od miesiąca, prawda? Nie ma węgla, nie ma drewna, wszystko drogie, gaz drogi, prawda? W Orlenie kwik, wychodzą, że tu im 15 miliardów nie chcą dać, prawda? Czy tam coś, prawda? Szanowni państwo, te 15 miliardów, które miałoby pójść na Orlen, moglibyśmy, szanowni państwo, za to kupić polskiego drewna. Zamiast 15 miliardów na Orlen, powinniśmy sobie kupić, wiecie co, szanowni państwo, wiecie co jest najfajniejsze w tym wszystkim, jeżeli chodzi, to też wszystko ma związek z ceną złota. To też ma gigantyczny związek z ceną złota, bo to jest odzwierciedlenie walut, prawda? I zaraz pokażę dlaczego, bo funt brytyjski, szanowni państwo, może się zawalić o 600% w stosunku do złota, bo w ciągu ostatnich 15 lat właśnie 600% się zawalił. No ale jeżeli widzimy, że wychodzą i takie kocopoły gadają jedni, drudzy, trzeci, no to jest coś na rzeczy, prawda? Szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że Polacy nie chcą dać 15 miliardów Orlenowi, no i tam wychodzą, że Orlen stracił 7%, szanowni państwo, wartości. 7% wartości, co jest ogólnie śmieszne w znacznej stopniu, prawda? Bo my im nie damy 15 miliardów. A z jakiej racji ja mam dawać, szanowni państwo, prywatnej spółce 15 miliardów, bo Orlen nie jest spółką Skarbu Państwa, szanowni państwo, bo w 50% Orlen jest spółką inwestorską, szanowni państwo, zagranicznego kapitału i prywatnych inwestorów polskich, nie polskich, prawda? A tylko chyba 49% należy, inwestorem jest państwo, prawda? Szanowni państwo, 15, jeżeli policzymy, oni chcą nam wyrwać 15 miliardów złotych, szanowni państwo, i potem będą mówili, jakie mają wielkie zyski. Takie zyski, bo nam zabrali 15 miliardów złotych. Stąd są ich zyski, szanowni państwo, z naszych własnych podatków. To nie są zyski, szanowni państwo. I weźmy 15 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że dzielimy 5 miliardów podzielić na 7 tysięcy złotych, nie, na, podzielmy, nie, na 5 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje mniej więcej chyba drewno do ogrzania na całą zimę domu, prawda? 5 tysięcy złotych, tak? 5 tysięcy złotych. Nie, ja myślę, że 6 tysięcy złotych na całą zimę, prawda? Srogiej zimy. To są takie, wiecie, 6 tysięcy złotych na duży dom, na ogrzanie dużego domu z tą okropną zimą, prawda? I 15 miliardów podzielić na 6 tysięcy złotych, to oznacza, szanowni państwo, że za 15 miliardów moglibyśmy dać, kupić od polskich lasów drewna dla 2,5 miliona domów. 2,5 miliona domów w Polsce mogłoby dostać drewno za darmo za te 15 miliardów, które moim zdaniem chce nam wyrwać ktoś niedobry i chce przekazać Orlenowi. Ja mówię, zgroza, szanowni państwo, zgroza to jest przecież, no, szanowni państwo, 15 miliardów złotych podzielić na 6 tysięcy złotych, czyli na jedno domostwo, oznacza, że można by zakupić drewna z polskich lasów i sadzić polskie lasy dla 2,5 miliona domów. Szanowni państwo, w całej Polsce mamy chyba tylko, nie wiem, 7 milionów domów, czy 8, może nie wiem ile mamy, nie pamiętam, to nie była taka duża liczba, czy 10 milionów domów mamy?
Mieszkań, ale domów mamy chyba tylko, wiecie, mieszkań, bo większość to są kamienice i to są, szanowni państwo, szare bloki i małe apartamenciki i tak dalej, prawda? No ale domów, domost, takich domów, prawda? To jest z góra z 3 miliony. To za te, szanowni państwo, 15 miliardów złotych byśmy mogli za darmo dać wszystkim domom darmowe drewno, żeby sobie palili. A drewno nie ma takich związków złych jak węgiel, w którym jest siarka i tak dalej, i tak dalej. Drewienko jest zdrowe, szanowni państwo. Taka jest prawda. Powinniśmy sadzić lasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A te 15 miliardów pójdzie na zakup, szanowni państwo, gazu z zagranicy, nie wiem, od Kataru, od Arabów, od Norwegów, od może nawet Brytyjczyków, od Amerykanów. Dlaczego te 15 miliardów złotych nie zainwestujemy w sadzanie, w kupowanie polskiego drewna i tak dalej, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, przecież wtedy tylu Polaków będzie miało pracę, a wiadomo, że w Orlenie ma bardzo mało pracę ludzi, prawda? W porównaniu do... Przecież oni tam mało zarabiają, najwięcej zarabiają takie tuzy jak ten Obajtek, prawda? I tak dalej. Ale jaki to ma związek ze złotem? No gigantyczny ma, szanowni państwo, związek ze złotem, ze względu na to, że widzimy, że jest sytuacja, szanowni państwo, dwuznaczna. Widzimy, że jeżeli się z jednej strony premier Anglii mówi jedno, król Anglii mówi drugie i to jest wszystko takie groteskowe i śmieszne dla ludzi, którzy to rozumieją, no to proszę zobaczyć, szanowni państwo, to jest XAU-GBP, szanowni państwo, XAU-GBP. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że... Tutaj mamy, proszę zobaczyć, szanowni państwo. Tu mamy wykres złota do funta. W 2007 roku, szanowni państwo, jedna uncja złota kosztowała 323 funty. 323 funty. Co by było, gdybym w 2007 roku powiedział państwu, dolar funt brytyjski zawali 600%, 600% wobec złota. 600%. Proszę zobaczyć. No by ludzie się stukali, prawda? Mówili, nie, niemożliwe, niemożliwe. I proszę zobaczyć. Bum, bum, bum. Zaczęła się drukarka. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Widzimy 685. 800. 800. 800. Proszę bardzo. 900, szanowni państwo. 1100. Proszę zobaczyć, tutaj potem trochę się zapadło, prawda? Proszę zobaczyć, 2015, 1026, ale to dobrze jak się zapada, bo można kupić tanio, prawda? 960, 961, proszę zobaczyć, 1200, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, i co? 1400, 1500, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, i co się stało? Bum, 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 no i jesteśmy już zaraz w domu. I złoto, szanowni państwo, 1621 funtów, proszę bardzo, wybiło się w kilka dni od 20 listopada do 1, złoto straciło, szanowni państwo, 50 funt stracił do złota ponad 30 funtów w kilka dni, do jednej uncji złoto, szanowni państwo, 300, a 1600 to jest, szanowni państwo, 550%. 550%. Przed chwilą było jeszcze droższe, tak? Czyli jeżeli jest coś na rzeczy, szanowni państwo, to znaczy, że Brytyjczycy będą musieli drukować, szanowni państwo. Jeżeli będą drukowali, funt się będzie zawalał. Może inne kraje są w tej samej, szanowni państwo, bardzo złej sytuacji. Może Ameryka jest w złej sytuacji, chociaż Ameryce idzie dobrze, prawda? Wiemy jedno, że złoto, szanowni państwo, musi drożeć, jeżeli się go nie zakaże, nie opodatkuje i tak dalej, ale się nigdy to nie udało, nigdy się nie udało zakazać złota, opodatkować na dłuższą skalę, bo są inne części świata. Czy państwo wiedzą, że prawdopodobnie Chińczycy, ja wyczytałem w wielu źródłach i chyba to jest prawda, Chińczycy, wiecie, że Chińczycy mają zakaz sprzedaży swojego złota poza granicę Chin? Mogą sprzedać, ale w Chinach. Czy wiecie, że masowo importują złoto do Chin, a wiecie, że jak w wielu źródłach, nie wiem, czy to jest ściema, czy to nie, ja w Chinach nie mieszkam i chińskiego nie znam i nigdy nie poznam zapewne, kto wie, prawda? Ale szanowni państwo, wiecie, dlaczego był taki real estate boom w Chinach? Bo ja wyczytałem w wielu źródłach, że podobno Chińczyk
miał zakaz inwestowania w nieruchomości za granicą. Czyli musiał inwestować w Chinach. Czy musiał budować nieruchomości w Chinach. Wyobrażamy sobie to? Dlatego tam są takie ghost cities, prawda? Ale ciekawe, po co buduje się te ghost cities, prawda? Te miasta duchy, prawda? Puste miasta, gigantyczne miasta się pobudowały, w których nikt nie mieszka, prawda? Może świat się na coś przygotowywuje, prawda? Jest wiele czynników, które może się stać, szanowni państwo. Jedno jest pewne, szanowni państwo. W danym momencie w Polsce od miesiąca jest sroga zima, a mamy listopad, dopiero się zaczął grudzień. Od miesiąca w Polsce mamy do czynienia ze srogą zimą. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której, szanowni państwo, w Polsce się robi łubu-dubu, próbuje się prawdopodobnie przekazać Orlenowi 15 miliardów złotych po to, żeby, szanowni państwo, nasze pieniądze prawdopodobnie poszły w eter, wiecie, na stołki, wiecie, politycznych kotów, tłustych kotów. W tym samym czasie można byłoby wziąć te 15 miliardów złotych, szanowni państwo, i za te 15 miliardów złotych kupić naszego polskiego złota, którego na przykład nie ma w wielu krajach, bo na przykład Brytyjczycy nie mają drewna, prawda? Prawda? Na przykład wiele krajów nie ma węgla, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy, szanowni państwo, sadzić lasy, powinniśmy, szanowni państwo, budować małe domki, żeby można było je opalać w kominkach, bo w Polsce będzie zima, była zima, jest zima, szanowni państwo. Oczywiście, może są jakieś tam gdzieś tam jest cieplej, gdzieś jest zimniej, ale kiedyś też była, szanowni państwo, kiedyś też była lodowcowa epoka, kiedyś na terenach Polski był jeden wielki lodowiec, szanowni państwo, potem przeszedł ten lodowiec, no co by było, gdyby wtedy, szanowni państwo, na świecie byli tacy ludzie, to by powiedzieli, no tragedia, lodowiec zniknął, co my teraz zrobimy, lodowiec nam zniknął, no nie wiadomo, no przecież jest lodowiec, szanowni państwo, lodowiec, nawet w Gdańsku mamy dzielnicę nazwaną po lodowcu, czyli Morena, Morenowe Wzgórza, Wzgórza Morenowe, pozostawiane, szanowni państwo, pozostawione po wielkim lodowcu, który sobie poszedł, odpłynął, stopniał. No, wtedy było bardzo zimno. Co by było, gdyby, szanowni państwo, tacy ludzie mówili nam, wmawiali, gdy ten lodowiec odchodzi, by mówili, no nie, niemożliwe, lodowiec odchodzi, co teraz będzie, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy, może gdzieś jest cieplej, rzeczywiście, może, szanowni państwo, na świecie za dużo się używa, może Anglicy za dużo latają samolotami, no to niech nie latają samolotami. Może Anglicy za dużo zużywają gazu, no to niech go nie zużywają, jak go za dużo zużywają. W Anglii nie jest tak zimno, jak jest zimno w Polsce, szanowni państwo. Jedno jest pewne, to oznacza, mi się wydaje, że będzie drukarka, że będzie niskie oprocentowanie, że będzie zawalenie funta brytyjskiego, szanowni państwo, ponowne. Widzicie, Nottingham ma problemy, będą musieli obniżyć oprocentowanie. O co chodzi? Birmingham zbankrutowało, prawda? Nottingham zbankrutowało, prawda? Widzicie, się dzieją rzeczy i co to oznacza? Bankrutują ze względu na tego, dlatego, że funt brytyjski traci drastycznie na wartości do żywności. Na przykład do żywności i traci, szanowni państwo, drastycznie i problem jest, bo są wysoko oprocentowane kredyty, prawda? Bo jest wysokie oprocentowanie, tak? Więc będzie trzeba obniżyć to oprocentowanie. Będzie trzeba zrobić quantitative easing, prawda? Chyba, że tego nie zrobią, no to będzie inna sytuacja, prawda? Ale jedno jest pewne. Funt brytyjski, proszę zobaczyć, szanowni państwo, to jest inflacja żywieniowa w Europie. Szanowni państwo, no funt brytyjski ma największą inflację w Europie, proszę zobaczyć, 10,1%. 10,1%, prawda? Dlaczego ja mówię o tym funcie? Bo, szanowni państwo, bo nie mamy wiele walut na świecie generalnie, prawda? Mamy euro, mamy polską złotówkę, wiecie, mamy funta brytyjskiego, mamy dolara amerykańskiego, no mamy franka szwajcarskiego, juana chińskiego, no a funtem brytyjskim też jest bardzo zainteresowanych dużo Polaków, ze względu na to, że bardzo dużo Polaków w Wielkiej Brytanii po prostu mieszka, więc ciągle mówimy o tym funcie, prawda? I tyle. Mówimy o euro, mówimy o funcie, mówimy o dolarze, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mówimy o wielu, szanowni państwo, gospodarkach. Jeżeli funt istnieje, to będziemy o nim mówić. Jeżeli będzie dla nas ważny, jeżeli dla nas nie będzie ważny, to nie będziemy o nim mówić, prawda? Jeżeli widzicie, no przecież nie mówimy zbytnio dużo na przykład o białoruskim rublu, prawda? Bo jest dla nas mało ważny właściwie, prawda? No ale jeżeli chodzi o złoto, szanowni państwo, złoto,
Zrozummy. Złoto może się zawalić, jeżeli podwyższą oprocentowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakimś cudem, no ale widzimy, że Wielka Brytania nie jest w stanie, sama Wielka Brytania, to wiecie, to dobrze wygląda, prawda? Bo euro kiepsko trochę analizować, bo euro jest rozłożone na wiele krajów, prawda? I trochę kiepsko te euro się analizuje, a funta brytyjskiego fajnie się analizuje, prawda? I dolara fajnie się analizuje, prawda? No ale dolar ma swoją własną specyfikę, prawda? I to pokazuje, co też się może stać w Polsce, prawda? Bo w Polsce, widzicie, też mamy bardzo złe decyzje i polska złotówka prędzej czy później może się zawalić, prawda? Prędzej czy później złotówka może kosztować, szanowni państwo, bardzo mało, mniej 7 zł za euro, czy tam coś takiego, żeby, no bo będą chcieli nas zmusić wejść do strefy euro. No przecież wiecie, że jest taka dyrektywa, że kraje Unii Europejskiej muszą mieć płacę minimalną na poziomie, muszą dojść do płacy minimalnej podobno na poziomie połowy swoich średnich płac, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jest wiele kwestii. Jedno jest pewne, szanowni państwo, że u nas też może dojść do problemu, no bo te nasze bystrzaki, niebystrzaki, oni bardzo często followują bardzo złe decyzje ze świata, bo oni myślą, że tak trzeba robić, prawda, a wcale tak nie trzeba robić, jak inne kraje, które bardzo mocno spadają, prawda, na wartości i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, szanowni państwo, widzimy, że dzieje się dużo. U nas też mogą być złe decyzje. Proszę sobie wyobrazić, że złotówka musi się osłabiać, bo jeżeli na przykład weźmiemy 15 miliardów, widzicie, to jest kwintesencja. Zamiast wziąć te 15 miliardów i za te 15 miliardów można by było prawie całej Polsce oddać, dać drewno za darmo. Kupilibyśmy z Białorusi, oni mają dużo drewna, i z Finlandii. Finowie mają dużo drewna i ten. No dosłownie, szanowni państwo, można by było ludziom dać drewno za darmo. Za darmo, szanowni państwo, za darmo, za te 15 miliardów, za darmo na całą zimę prawie całej Polsce do domostw. Nie mówię o ogrzaniu, nie wiem, mieszkań, prawda, czy tam kamienic, prawda, czy tam w miastach jakichś tam bloków, prawda, i te, ale można by tym drewnem za darmo ogrzać wszystkie domy w całej Polsce. Prawda? Tymczasem 15 miliardów chcą nam wyrżnąć i opowiadają, że teraz Orlen się zawali. Szanowni państwo, to jest taki bełkot, że tego się nie da wytrzymać i pokazuje, jak mało wartościowy jest pieniądz. Jak nie szanują, szanowni państwo, pieniądza naszego. Jak nie szanują nasze podatków, bo widzicie, to jest taka skala, że za 15 miliardów można by kupić 2,5 miliona porcji drewna dla 2,5 miliona dużych domostw. Za darmo. Za darmo, szanowni, polskiego drewna, szanowni państwo. Ile ludzi przy tym by miało pracę, prawda? A pieniądze by zostały w Polsce, szanowni państwo, pieniądze by zostały w Polsce, waluta by była silniejsza, prawda? Gospodarka by była silniejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja, szanowni państwo, jeżeli złota się nie zakaże, nie wprowadzi się jakichś tam, nie wiem, zakazów na złoto i tak dalej, no widząc to, co robią Brytyjczycy, widząc, szanowni państwo, to, co potrafią robić polscy politycy, jaki jest kwik, no ale się nie dziwmy, szanowni państwo, oni chcą nasze 15 miliardów i to jest tylko czubek góry lodowej, a niebezpieczne kredyty to co to jest? Niebezpieczne kredyty to jest jeszcze gorsze. Niebezpieczne kredyty, szanowni państwo, to jest dziesiątki miliardów wpompowywanych w zagraniczne banki i w zagranicznych deweloperów. Czyli z jednej strony chcą oddać 15 miliardów dolarów złotych, wiecie, jakimś Orlenowi, co jest ekwiwalentem, wiecie, bo zwykły Polak nie wie, co to jest 15 miliardów. Nie wie. No to ja mówię, co to jest 15 miliardów. 15 miliardów to ekwiwalent, wiecie, to jest aż dla mnie, wiecie, szokujące, że to są aż takie liczby. No ale, szanowni państwo, 15 miliardów, mam kalkulatorek, 15 miliardów podzielić na 6 tysięcy złotych, to jest, szanowni państwo, 2,5 miliona porcji drewna po 6 tysięcy złotych. To jest taki ekwiwalent. Wyobraźcie sobie, ile to jest drewna. Dla 2,5 miliona. Jaka to jest góra drewna. Wyobraźcie sobie 15 miliardów złotych w papierku i obok tego 15 miliardach, tych 15 miliardów, taką wielką górę 2,5 miliona porcji drewna do opalenia, wiecie, 200-metrowych domów przez całą mroźną zimę po minus 10 w nocy, nie?
Wyobrażacie sobie, to jest właśnie pieniądz. Pieniądz 15 miliardów to, szanowni państwo, 2,5 miliona gigantycznych porcji drewna, szanowni, to jest jak pod niebo góra. To jest pieniądz właśnie. I taka właśnie jest rozgrywka, żeby tak nas rypać. No a jak tak nas rypią, no to złotówka będzie się osłabiać i wiecie, i ona nigdy się nie będzie mocno umacniać w ten sposób. Ale jeżeli jeszcze sobie weźmiemy pod uwagę fakt, że wcześniejszy rząd, szanowni państwo, wprowadził niebezpieczny kredyt i ten niebezpieczny kredyt przez następne lata przekaże bankom i zagranicznym deweloperom, zagranicznym bankom, a nawet jakby tutejszym bankom, to dla mnie to wisi. Dziesiątki miliardów złotych w kraju depopulacyjnym, w którym mamy coraz więcej nieruchomości, szanowni państwo, to na przykład tylko te dwie rzeczy, to jest na przykład 50 miliardów złotych. Za 50 miliardów złotych można ogrzać wszystkie domy w całej Polsce, domostwa w całej Polsce przez 4 lata. Rozumiemy to, szanowni państwo? I teraz sobie się zastanówcie, czy złoto będzie drożeć, czy tanieć. Jeżeli tak się drukuje, tak się rozdaje pieniądze, tak się oddaje nasze pieniądze, czy złoto będzie tanieć, czy drożeć. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Zapraszam także do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być mimo tego lepsze informacje, aniżeli te, które właśnie państwo usłyszeli w tym filmie. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.